Cześć, witam Was w takim, nawet i powiedziałabym, noworocznym filmie, w sensie filmie, który rozpoczyna trochę nowy rok, który wyznaczy mu jakiś kierunek. O, na tej zasadzie. Przechodzimy do inwentarza dzisiaj, mojego kosmetycznego, i zajmiemy się dzisiaj kosmetykami kolorowymi. Także zaraz zobaczymy, ile ja tego mam, jak to się ma do zeszłego roku. Mam nadzieję, mam wrażenie, jestem pewna, że tych kosmetyków jest mniej, chociaż zobaczymy, bo jednak trochę ich też przybyło. Może ich nie kupiłam, ale gdzieś tam właśnie się pojawiły, czy w jakichś paczkach, czy przy okazji jakichś współprac na przykład, więc pojawiło się kilka nowych kosmetyków. No i zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno jest tego dużo, o, i na pewno plan jest taki, żeby było tego mniej. Natomiast jak to teraz wygląda, to sama jestem bardzo ciekawa, i jak to wygląda w stosunku do zeszłego roku. Czy te największe kategorie troszkę może się zmniejszyły? No zobaczymy. Także co, zabieram Was dosyć na dół, żeby nie przedłużać. Zajmiemy się od razu tym, co mam w swoich kosmetykach. To są filmy, które ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię komuś zaglądać właśnie do takich zbiorów kosmetycznych, czy na przykład pielęgnacyjnych, żeby zobaczyć, co ma na przykład w zapasie, czego używa, ile tego jest faktycznie. Także mam nadzieję, że ten film również Wam się spodoba i myślę, że to jest takie fajne zakończenie zeszłego roku albo porównanie z rokiem poprzednim, ale jednak początek nowego i właśnie, tak jak mówię, kierunek, w którym chciałabym iść, czyli jednak mieć tych kosmetyków mniej. Niezależnie od tego, ile tego w tym momencie wyjdzie, wiem, że chcę mieć ich mniej. Także jeszcze myślę od razu, że włączę jeszcze w całą tę listę tych kosmetyków, które Wam pokażę, te, nad którymi się zastanawiam, bo jak wiecie, jakiś czas temu robiłam porządki i są takie kosmetyki, które sobie odłożyłam, żeby je przetestować i zobaczyć, czy ja je chcę, czy jednak nie, czy są kiepskie i nie chcę ich u siebie trzymać. Także myślę, że włączę je jeszcze teraz, no i najwyżej z czasem, po kilku miesiącach zrobię jakiś tam mały update na przykład tego, że jednak pozbyłam się kilku, ale to na pewno dowiecie się. Tymczasem przechodzimy do wszystkiego, co mam. Będzie tego dużo, także muszę teraz to wszystko najpierw wyznieść i już Wam pokazuję. No mam nadzieję, że wszystko udało mi się tutaj wyjąć i posegregować, także jeśli jeszcze gdzieś jakiś kosmetyk mi się zawieruszył, no to go nie będzie w rozpisce. W każdym razie tak, zaczynam od czegoś takiego jak bazy, primery powiedzmy. Tutaj mam, widzicie, jakieś mgiełki. No i mam tutaj różne bazy, które też teraz wzięłam do projektu, też do testów. Zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Jak nie, to w ciągu roku się też pozbędę czegoś. Ale póki co jest tych produktów tutaj 8. I w zeszłym roku też takich baz miałam 8, ale miałam też dodatkowo 3 mgiełki. Także w sumie ich jakby takich ogólnych produktów było powiedzmy 11, a ja w tym momencie mam ich 8. Także troszkę mniej. No dobra. I już na początku małe niedopatrzenie, bo przecież jeszcze mam kosmetyki z kalendarza adwentowego, czyli dodatkowo jeszcze baza pod cienie z Inglota. Tym samym produktów jest 9 i już mam nadzieję, że wszystko naprawdę wyjęłam. Także idziemy na podkłady. Sekcja podkłady i kremy BB. Wygląda, powiedziałabym, imponująco i trochę jak w sklepie. Nie wiem, kto się tak czuje teraz. No ale dobra, no tyle tego jest. Słuchajcie, plany ambitne są, będziemy tego używać, także zobaczymy, co się sprawdzi, co nie. W każdym razie, jakbym to podzieliła na podkłady i kremy BB, to tutaj podkładów mam 13, łącznie z tym mineralnym. No ale policzyłam go jako podkład i tutaj mam 7 kremów BB. W zeszłym roku w sumie kremów właśnie, kremów BB, jakichś tam produktów typu Tinted Moisturizer i podkłady było 19, w tym roku no wychodzi tego 20. Także ciut więcej. Ale nadal nie jest źle, tak jak mówię, ja mam plany ambitne, mam nadzieję, że z czasem będzie tego naprawdę dużo, dużo mniej. No ale tak to wygląda w tym momencie i muszę przyznać, naprawdę dużo. Dlatego nie potrzebuję w tym momencie i mówię to otwarcie, nie potrzebuję żadnego podkładu. Korektorów nam się trochę tutaj narobiło, dlatego że sztuk jest 11, w zeszłym roku było 10. Także jest ich więcej na pewno i tutaj trzeba coś będzie pomyśleć nad tą kategorią, bo ja tutaj też widzę takie, wiecie, do zużycia, naprawdę. Takie, które w tym roku na pewno zostaną zużyte, więc też nie jest źle. No ale mam też takie, które mam i trochę nie wiem, co zrobić, bo na przykład Becca mam długo, używam średnio, a żal mi jednak się go pozbyć, więc tutaj też taki mały dylemat. Tutaj mam wszystkie moje pudry, i takie do twarzy, i takie pod oczy wzięłam. No i tak, tych do twarzy jest tutaj 7, a tych pod oczy mam 2 w tym momencie. W zeszłym roku miałam pudrów w sumie 7, nie miałam żadnego takiego typowo pod oczy. Przynajmniej widzę, że nie rozpisałam tego jakoś szczególnie, także no, w sumie 9. Jeśli chodzi o bronzery, to w tym momencie mam tylko te 3.
Już sama się zastanawiam, czy to możliwe, ale tak. Mam tylko te 3, NARS, Nabla i MAC. W zeszłym roku miałam 4, także ciut mniej. Tutaj mam, słuchajcie, ponieważ była też taka kategoria jak paletki do konturowania i teraz z paletek mi została tylko ta jedna, no ale mam jedną. Tutaj jest co prawda róż i bronzer tylko, no ale paletek jedna. W tym momencie mam takie róże, jest ich 6, w zeszłym roku było 7. W tym jest jeden kremowy z Banana Beauty. No i tutaj też zobaczymy, czy wszystkie zostaną do końca roku, czy niektórych się pozbędę w trakcie, ale póki co takie mam. Rozświetlacze w tym momencie mam 3. Doszedł mi ten z Banana Beauty właśnie w tym roku, kremowy. No ale tak to wygląda w tym momencie. Są 3 i najczęściej używam w tym momencie tego. Produktów do brwi jest trochę więcej niż w zeszłym roku, dlatego że jest ich tutaj 10, a w zeszłym roku było 8. Trochę mi tutaj doszło, ale tutaj też trzeba będzie zrobić, myślę, w ciągu roku jakiś przegląd. O. I też włączyłam tę pomadę, która nie wiem, czy zostanie tak naprawdę, czy ja jej będę jeszcze używać. Muszę się zastanowić tutaj, ale w tym momencie tutaj mam też całkiem nowe produkty, całkiem stare, całkiem używane, także różne, no i trochę tego za dużo mi się wydaje. Następna kategoria to oczy, czyli jakieś kredki, linery, które tutaj mam, kredka na linię wodną na przykład. No i jest tych produktów 6, ja z nich tak naprawdę bardzo rzadko korzystam. Więc nie wiem, czy jest sens też je wszystkie trzymać, a czasem myślę, a jak będę chciała kiedyś użyć, to będę miała. No ale myślę, że tutaj też przegląd się przyda. Co prawda niektóre produkty są całkiem nowe. No więc zobaczymy, czy będę tego używać, czy nie. Kategoria cienie do powiek, takie pojedyncze. Pojedyncze dlatego, że te w sumie z tej paletki sobie czasami przekładam do tych na przykład mniejszych, jak gdzieś idę, albo chcę wykonać inny makijaż, to po prostu przekładam je sobie, więc uznałam, że policzę je po prostu osobno. Tutaj też przełożyłam te cienie, to są w zasadzie wszystkie cienie z paletki Glam Shop Naturalny Matte, coś takiego. Tutaj część z tych cieni właśnie jest tam tej paletki, bo sobie ją jednak rozkompletowałam. No i mam tutaj takie inne cienie pojedyncze, w tym mam tutaj takie 3 pigmenty. 2 z marki MAC i 1 z Inglota. Także w sumie jak policzyłam, to wychodzi tych produktów 24 takich pojedynczych cieni, powiedzmy, do powiek. I zaraz Wam pokażę paletki. Tych pojedynczych cieni do powiek w zeszłym roku miałam 23 sztuki. No a w tym roku 24, ale dlatego, że tak jak mówię, rozkompletowałam paletkę, dlatego, że paletek do oczu miałam 8 w zeszłym roku, a teraz jak widzicie, mam te 4. Co prawda ta już też jest taka mocno rozkompletowana, bo tutaj zostały mi tylko 3 cienie tak naprawdę, chyba 3 czy 4, więc zobaczymy. No i zobaczę resztę, jak mi się będzie sprawdzać, czy zostanie na dłużej, czy nie. No ale dużo jednak, dużo mniej mam wrażenie tych cieni jednak już jest w tym zbiorze. Tusze do rzęs. Trochę tego dużo, ale są tutaj tusze też już, których używam i jestem w trakcie i wiem, że niedługo po prostu wyschną albo się skończą i będę się ich pozbywać. Natomiast też na razie nie planuję żadnych kupować i wiem, że ta kolekcja, ta ilość na pewno się zmniejszy. Tutaj do tego też mam jedną bazę pod tusz właśnie, która się u mnie świetnie sprawdza, więc w sumie tych produktów jest tutaj 12, czyli 11 tuszy plus jedna baza, a w zeszłym roku było ich 13, także trochę więcej i nie było bazy. Kategoria, która jest stanowczo za duża i aż sama zastanawiam się, po co mi tego tyle. W każdym razie pomadki. I nie wiem, dlaczego tak jest, że tak trudno pozbyć się jakiegoś koloru, nawet jeżeli się go nie nosi, to mam wrażenie, że no ale zawsze mogę mieć na niego ochotę. Dlatego ja je tak wszystkie trzymam. Nie wiem, dajcie znać, czy wy też tak macie, czy macie dwie pomadki i tyle. Natomiast, tak jak widzicie, trochę tego tutaj jest. Wzięłam wszystkie pomadki w zasadzie i zastygające, i takie normalne. Jest ich tutaj 26. No słuchajcie, w zeszłym roku patrzę i było ich 39. Także no nie powiem, że wszystkie zużyłam. Oczywiście pozbyłam się wielu, ale jednak no mniej. Jest dobrze. Aha, to jeszcze nie wszystko, bo ja podzieliłam te pomadki na te, które mam normalnie w swojej toaletce i z których korzystam, na te, nad którymi się jeszcze zastanawiam. Także zaraz będzie kolejna jeszcze liczba tych produktów, nad którymi się zastanawiam i zobaczymy, czy one zostaną, czy nie. Błyszczyki sztuk 4. W zeszłym roku było ich 12, więc w porównaniu z zeszłym rokiem naprawdę sukces. Ale tak jak mówię, to jeszcze nie wszystkie, także minimum 4. O. A tymczasem konturówek mamy 12. W zeszłym roku było 15, także trochę lepiej. Tu mam, słuchajcie, kosmetyki właśnie, nad którymi się zastanawiam. Jak widzę, są to głównie pomadki i błyszczyki. I tak, tu mam 10 błyszczyków, dużo, 13 pomadek i 2 konturówki. Także to wszystko z czasem będę sobie testować, albo jak będę miała po prostu tego dość, to wszystko wywalę
bo nie będę chciała na to patrzeć. I nie będzie mi się chciało tego testować i ogólnie uważam po prostu, że tego jest za dużo, serio. To nie jest normalna ilość i po prostu w takim przybytku to aż głowa boli. Naprawdę mówię Wam, że na pewno części z tych kosmetyków się pozbędę, bo jest ich, tak jak mówię, za dużo dla mnie. Dobra, także tutaj 25 sztuk, tak jakby więcej, nagle się okazuje, że jest wśród pomadek i błyszczyków. A już teraz, słuchajcie, podsumuję wszystko i zobaczymy, czy mam więcej, czy mniej kosmetyków niż w zeszłym roku. Podsumowując to wszystko, łącznie z tymi kosmetykami, nad którymi będę się zastanawiać, co zrobić, czy zostają, czy nie, wyszło mi 185, a w zeszłym roku było ich 187. Także niewiele mniej, ale jednak mniej i też jestem przekonana, że tych kosmetyków na koniec tego roku będzie mniej, dlatego że ja się naprawdę pozbędę, myślę też, no może nie większości, ale takich kosmetyków, których po prostu nie używam i które leżą i które prawdopodobnie już też ich termin ważności minął i nie sprawdzają się u mnie, także myślę, że na pewno będzie ich mniej, no ale póki co ta liczba jest bardzo duża, mam wrażenie. Chociaż są też, jakby wiadomo, że są też kosmetyki, które po prostu zawsze gdzieś tam są, nie da się, jakby moim planem nie jest zminimalizować tego do, nie wiem, 10 sztuk, czy nawet chyba do 20, ale no na pewno mniej niż te 180, myślę, że poniżej setki, o, poniżej setki to byłoby super, to byłoby naprawdę, to byłoby super i nie wiem, czy to w tym roku akurat będzie możliwe, ale z czasem może kiedyś. Zobaczymy, chociaż no, tak jak mówię, i tak to się wydaje dużo, natomiast jak wiecie, ja na przykład policzę sobie tam, nie wiem, jeden, dwa tusze, jakieś tam na zapas na przykład, niech będą trzy tusze, wiecie, jakieś tam, nie wiem, trzy podkłady, bo mają różny kolor, korektory, jakieś tam pudry, które mają inne wykończenie, jakby, no też nie widzę siebie mającej jeden kosmetyk z danej kategorii, na tej zasadzie, tylko ja lubię też mieszać, testować różne rzeczy, na różne efekty też mam ochotę, w różne dni. Ale myślę, że tak poniżej setki to byłoby super, także zobaczymy w sumie, czy to się uda w ciągu tego roku. To by było fajnie. No dobra, słuchajcie, powiem Wam, że ten film nie wykończył, po prostu segregowanie tego wszystkiego, liczenie coraz bardziej mi się odechciewa i to jest kolejna rzecz, dlaczego myślę, że warto mieć jednak tych kosmetyków mniej. No właśnie dlatego, że potem przychodzi właśnie do takiego, do takiej kontroli tego wszystkiego, co tutaj jest i się okazuje, że tego jest za dużo. I miałam jeszcze nagrywać taki film z pielęgnacją, ale myślę, że nagram go kiedy indziej, dlatego że po prostu nie mam już na to siły, powiem Wam szczerze. No, a jeszcze w pielęgnacji będę musiała zrobić kilka porządków jeszcze z kosmetykami, które są w łazience. Także to myślę, że no nie dziś, na pewno nie dziś. Teraz muszę trochę odpocząć po tym. Także słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że lubicie tak zaglądać do youtuberek na przykład i zobaczyć, ile czego mają. Słuchajcie, ja mam największy problem, mam wrażenie, właśnie z pomadkami, z takimi produktami do ust, dlatego że jak teraz patrzę, widzę, że niektóre są ze mną już naprawdę bardzo długo i powinnam się ich pozbyć, bo one już na pewno nie są dobre i no też same pewnie wiecie, że jak, no nie wiem, inaczej się stosuje nawet taki produkt, który już tam mamy trochę dłużej niż jak jest nowy, więc myślę, że i tak powinnam się ich pozbyć i to jest już też trochę żadna przyjemność zużywania ich, ale jakoś mam takie wrażenie, że nie wiem dlaczego, no tak jak Wam mówiłam, że a może będę miała na to ochotę. No i może będę miała, więc niech to leży. No ale bez sensu, żeby tak leżało rok za rokiem, jak się okazuje, więc no potrzebuję tutaj jeszcze chwili chyba, żeby sama dojść ze sobą do porozumienia, że właśnie warto się takich rzeczy pozbywać, uważam, i mieć tylko te sprawdzone, których się używa. Tak jest najlepiej. No ale z produktami do ust jest jakby też tak, że no czasami mamy na coś ochotę, albo czasami, nie wiem, pasuje nam coś na jakąś imprezę tematyczną, czy do jakiejś sukienki akurat, no i chcemy akurat ten kosmetyk, także no nic, zobaczymy jak to będzie, na ten moment tak to wygląda, 185 sztuk w zasadzie kosmetyków, no i tam jakieś paletki, jakieś takie, wiecie, to uproszczone jest powiedzmy, no ale tak. Mam nadzieję, że wszystko udało mi się policzyć, że wszystko tutaj przyniosłam, teraz tylko to wszystko muszę posprzątać, także... No cóż, miło nie jest, ale dobra. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i widzimy się w następnym. Także do zobaczenia, pa!